Panowie, na kilka chwil po spotkaniu unitarną z WTS-em Wrocław niestety nie udało się wygrać, ale fajne widowisko. Czego dzisiaj zabrakło jaskółkom? No myślę, że pomocy dla Nikiego. No reszta zawodników starała się, było widać, że chcieli, ale no niestety nie udało się. Jestem jednocześnie smutny, ale też szczęśliwy, że mogę być świadkiem takiego widowiska. Lecz jestem smutny, ponieważ niestety przegraliśmy. No niestety, zdarza się, ktoś musiał przegrać, tak? Podobało się dzisiejsze spotkanie? Mogło być troszkę bardziej zacięte. Jak Ci się podobał dzisiejszy mecz Unii z Betardem? Bardzo dobrze. Ale niestety nie udało się wygrać. Tak. No niestety się nie udało, ale przynajmniej syn był zadowolony, bo zobaczył żużel na żywo. Który z zawodników najbardziej się podoba podczas dzisiejszego spotkania? No chyba Nicki Petersen, bo jechał z kontuzją. Kanadbier. Według mnie Nicki Petersen jeździł bardzo dobrze. Na pewno Nicki. Kenneth jechał fajnie tak samo, słabo juniorzy, no Artur Morska tak samo, tak widać było, że brakuje mu czegoś. Dwóch nie dało rady wygrać meczu. Chyba słabością naszej drużyny są też juniorzy, którzy zawodzą niestety. No niestety tak, no Rolnicki dzisiaj nie pokazał jakoś, a temu młodemu debiutantowi nie ma się co dziwić, tak? Tak, no miejmy nadzieję, że chłopaki się rozkręcą, tu jakiś nowy junior się pojawił. No ma chyba jeszcze parę lat juniorki, więc miejmy nadzieję, że się wjeździ i później będzie pożytek z niego. A jakie są najsilniejsze punkty drużyny przeciwnej według Ciebie? Według mnie Taiwu Finden to jest, no i oczywiście Maciej Janowski. Mają lepszy skład, młodzieżowca, dobrą rezerwę Maxa Frika, Drabik, młodzieżowiec, mają zmiany, mają korzystać ze zmian. No równo jechali wszyscy i było widać taką iskrę w ich oczach. Jakie nastawienie przed kolejnymi spotkaniami? U siebie będzie dobrze, gorzej z wyjazdami. Ta walka z Grudziądzem o utrzymanie. Trzymamy kciuki, zobaczymy co będzie. Przyjdziecie Państwo, będziecie kibicować? Oczywiście, my wszędzie jeździmy za nimi. Oczywiście, z Grudziądzem przechodzimy po wygraną.